Dziękuję bardzo. Dzisiaj wcielę się w pracownika mobilnego biznesu, czyli popracuję w sklepie ABC na kołach. Zapraszam do materiału. Jestem już po wczorajszym szkoleniu na temat sklepu mobilnego. Jest ze mną Krystian. I mamy już zrobione zakupy, tak? Tak. I z tym ruszamy w trasę. I z tym ruszamy w aucie. Tak. Ładujemy. No to witam cię w ogóle. No to idziemy w trasę. Panie, kiedyś to było 14,70. O kur... Babcia 100 lat nie wiedziała, co sobie kupić w ogóle. Nadaje się, co? O, nadaje. Samochód już spakowany, więc jedziemy w trasę. Trasę już masz z głowy, tak? Czy... Trasę, tak, wszystko wiesz, już z pamięci, tak. Ale od lat ona tak samo wygląda? Czy się rozbudowuje? Początku była troszkę krótsza. My na początku jeździliśmy, szukaliśmy odpowiednich wiosek, gdzie nie ma sklepu. Okej. I gdzie ludzie potrzebują. Sklep na kołach jest taką alternatywą dla miejsca, gdzie nie ma w ogóle żadnego sklepu, tak? Tak. I ci klienci już na nas czekają, tak? Czy... Tak. Już babcie na nas czekają. Przed wioską włączymy nasz sygnał. Okej. W 80% mamy osoby starsze, tak? Ale zdarzają się też młode mamy, które nie są mobilne, siedzą z dziećmi. Nie wiem, jestem ciekawy w ogóle, jak to... Ja widziałem na szkoleniu to wszystko, znaczy wszystko, no kilka domów tam objeździliśmy i to wyglądało naprawdę ciekawie, ale nie miałem tej możliwości sprzedaży, więc zaraz się dowiem, jak to wygląda w praktyce. Czyli uruchomiliśmy już nasz znak ostrzegawczy. Tak jest. Już nas słyszą, że jedziemy. Już słyszą z 2 kilometrów, że jedziemy. Otwieramy nasz grajdołek. Będziemy prowadzić sprzedaż. Pewnie bułeczki będą grane, więc... Dzień dobry! Dzisiaj jest dwóch. Dzisiaj w dwóch, tak. Chleb. Krojony? Krojony. A przyniósł pan też robiny niczym? Nie przywieźliśmy dzisiaj. Nie przywiózł? Specjalnie wyszło. Ale przywiozę. W poniedziałek pani będzie miała. Ser ten okrągły. Ten. Ser. Ser. Ten. A jakie zuby mam? Jarzynowa. Pieczarkowa i grzybowa. To jedno i to samo, prawda? No w sumie nie, no pieczarkowa to z pieczarek, a grzybowa z różnych grzybów. No, a to nie pieczarkowa, tylko grzybowa. Grzybowa. A może macie takie bułeczki, tylko jak ja zawsze panu mówię, jak to w Warszawie kupować. Słodkie tylko, normalne bułeczki, słodkie. Pączki mamy. Nie, pączków to teraz nie czas na pączki. A z wędliny co macie? Parówka? Ogonówka. Ale to nie jest, żeby była taka jak ta, no to ta ma bardzo... 48 zł. 40... To jest 46. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. I zamykamy klapę. Jedyny minus na razie, jaki zauważyłem. I naprawdę nie żartuję, trzeba mieć, może nie krzepę, ale trzeba mieć jakąś technikę taką, nie? Żeby ją zamknąć. Ja jeszcze tej techniki nie wyrobiłem. Oprócz tego na razie same plusy. A powiedz mi ten towar cały. To wybierzecie z hurtowni, tak? Czyli ktoś ci go... Szykuje nam człowiek. My do godziny 16 wysyłamy zamówienie na hurtownię. Z komputera. Aha. Podjeżdżamy i pakujemy. Samemu sobie tak. Pakujesz, ale nie płacisz za ten towar. Nie płacę za ten towar z tego względu, że my się z tego rozliczamy po dniu przepracowanym. Nie obracasz w ogóle gotówką swoją, tylko to co masz to wpłacasz. A właśnie, jak wpłacasz pieniądze do banku? Czy... Wpłacam do banku i puszczam im przelew. Mamy klienta. A jeszcze... Krówki? Mamy, to otworzymy, proszę podejść jeszcze. Słyszałem, że pukał. Krówki, dajemy krówki. Gdzie są krówki? 3 zł, 2,94. 7 zł, 6 groszy resztę i krówki, żeby życie było słodsze. No i się udało, jedziemy dalej. Co prawda kanał do roboty ogląda około 84% facetów, ale jeśli kobiety by oglądały i chciały sobie taki biznes założyć, pracować, no to jak? Działają normalnie? Działają, dają radę. A jak są klapą? Bo ja siły nie miałem, a jak kobiety sobie dają radę? Po prostu kwestia wyćwiczenia techniki. Czyli po prostu ja jestem słaby. Albo nie mam techniki. A co trzeba wiedzieć w takim biznesie? Trzeba mieć jakąś wiedzę, nie wiem, szkołę skończoną? Każdy może założyć taki biznes, tak? Okay. Ale musisz mieć jakieś, nie wiem, predyspozycje, że lubić rozmawiać z ludźmi, tak. Nie wiem, mieć jakąś otwartość, no bo no nie każdy może to robić, ale mogą robić to wszyscy, tak? Tak. Otwieramy. Teraz mamy klienta. Jedziemy z tą sprzedażą.
Dzień dobry. Dzień dobry, widzę jakiś nowy kurde współpracownik. Dzisiaj w dwóch jeździmy, no. A to kurwa, blaszka, tak ciebie taka pupy, że hej. Dobry. Ja nie słyszałem tam. Graliśmy? No, to nie wiem. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Zmienił pan klasę? Nie! A to gdzie pan był na tym? No, tam na dole musieliśmy chwilę postać. Dwa chleby krojone. Dzień dobry. Dzień dobry. Co będzie dla pana? Poprosiłbym dwie kajzerki. Dwie kajzerki. Do tego by były może parówki. Berlinki. Jakieś masełko. A papieroski mamy czy mamy? Mamy. Super, już jest dobrze. Proszę, taka makrelka. Nie? A makrele może, w promocji mamy. A jak w promocji, to poproszę. Chłodno, no, ale ma być, jeszcze gorzej właśnie, no. Teraz od tego... Koniec już ciepła. Ile to będzie? 14,70. O kurde. Jakieś tam czekolady macie, jakieś tam truskawkowe, czy tam jakieś tam... No, takie w promocji mamy. Dawaj dwie. Więc jak tu Sadow przyjeżdża, to niech mają, niech... No. A niech mają robaki, tylko ja mam... Ale jak w mordę strzeli. 14,70. No jak w mordę strzeli. Dzięki ślicznej, do widzenia. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Paragoni dla pana. Miłego dnia. Do widzenia. Jak zawsze. A powiedz mi, jak z przerwami? Możesz sobie sam o tym decydować, czy... No możemy nawet teraz zrobić. Tak, to idziemy na zewnątrz. Powiedz mi, jak wygląda wynagrodzenie w tej pracy? Gwarantem mamy 2,5 tysiąca netto. Mhm. I jeżeli przekroczymy określony próg, wtedy mamy 14% od obrotu. I ten próg zależy od tego, ile w miesiącu sprzedasz produktów, tak? Tak, wiadomo, jeżeli więcej sprzedasz, tym więcej zarobisz. Czyli idzie wyciągnąć dużo więcej. Jaki jest, nie wiem, twoja maksymalna taka kwota, którą osiągnąłeś w miesiącu? Ponad 6 tysięcy. A jak ci się układają relacje z klientami, od czego one zależą? To zależy, ile czasu jeździsz, tak? Mhm. Jak jeździsz dłużej, no to relacje są bardziej takie przyjacielskie. Jesteś związani z nimi, oni się otwierają do ciebie, opowiadają o różnych swoich życiowych historiach. Ale jest to tak naprawdę, że przyjedziesz we wtorek, a w czwartek już mają nowe informacje, mówią, proszę pana, bo tam ta sąsiadka tak, coś... Tak, no, od wtorku do czwartku to jest kilka dni. To już się mogło dużo zmienić. Się dużo zmienić. I co dom, to inna historia. No. To jak ksiądz troszkę. Prawie, że. Tylko bez rozgrzeszenia. Ale mi też powiedział, że się nadaje, nie? Bo tak. Jakoś tą więź minimalną, ale chyba nawiązałem. Coś masz w sobie, spodobałeś się. A gdzie jechać? W prawo? No w prawo. W prawo czy w lewo? To w prawo. W prawo. W prawo wjeżdżamy na górkę i włączamy sygnał. Dobra, włączamy syrenę. Melodyjka leci, a my już za chwilkę będziemy sprzedawać kolejne produkty. Tutaj? Tak, po lewej stronie babcia nam wychodzi. A, po lewej stronie babcia wychodzi. To ja tak stanowię, no dobra. Dobrze. Jedziemy. Jesteśmy pod kolejnym domem, otwieramy... Na razie nam samochód odjeżdża. Otwieramy klapę i sprzedajemy dalej. Jedziemy z tymi zakupami. Kto to będzie? Idzie babcia. Co będzie dla pani? Kiełbasa dla psa. Kiełbasa dla psa. Tak. Proszę bardzo, kiełbasa. I co jeszcze? Co tu jest? Wszystko jest. Kiełbasę śląską, może mieloneczkę, makrele może. A ciastka w tych pudełkach takie ślinne, jakieś pan ma teraz dzisiaj. Mhm. Oblewane czekoladą, takie domowe. Nie, nie. Coś takiego może? Nie, z tych nie. Tak, wybór jest. Też nie. Biszkoptowe. Może te tutaj, nie wiem, markizy takie. Nie? To ja nie wiem. A może makrele dla pani dzisiaj w promocji, nie? A dla pani co będzie? Dzień dobry. Duże zapałki poproszę. Duże zapałki, z tego? Papier toaletny. Proszę, mówię, toaletny, może być i toaletny. No. A pączka macie? Macie. No to dwa pączki jeszcze poproszę. Ciastka pokaż, Wojtek, ten na wagę może. Takie może na wagę, coś takiego. O, to. Dobra. I ile tego? Pół kilo. Dobra. I coś jeszcze będzie? I tylko to. 11,30. Jeszcze nam takimi prosto z pieca. Wybite, świeżo? Tak, świeżo w nocy wybijałem. No to dobrze, 11.30, zgadza się? Dyszka reszty dla pana. Dzięki. Na pewno największym plusem w tej pracy jest system prowizji, czyli im więcej mamy klientów, im więcej sprzedamy im produktów, tym więcej pieniędzy trafia do naszej kieszeni. A minusy? Minusem na pewno była ta ciężka klapa, z którą mocowałem się przez cały dzień i to, że na tych terenach wiejskich często traciłem zasięg w telefonie. W dzisiejszym 8-godzinnym dniu pracy zrobiliśmy obrót wysokości 2,5 tysiąca złotych netto, co w systemie prowizyjnym daje nam 350 zł na rękę.
Jeśli podoba Wam się taki tryb pracy, oczywiście piszcie o tym w komentarzu i subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie!